Zdarzyło mi się w jednym z filmów na tym kanale postawić takie pytanie, czy Genesis umie w klawiatury. Omawiany wtedy Thor 400 nie wywarł na mnie najlepszego wrażenia. Natomiast, szczerze mówiąc, Genesis totalnie odkuło się w moich oczach, kiedy tylko dane było mi przetestować tą klawiaturę. Także jeśli jesteście ciekawi, jak w moich testach wypadł Thor 660, to zapraszam do oglądania. Klawiatura dociera w opakowaniu o typowym dla Genesis charakterze, a na nim producent już zamieścił co nieco specyfikacji. Zaglądając do środka, ujrzymy samą klawiaturę w takiej piance, do tego keycap puller, trochę papierkologii i przewód USB typu C. Dla mnie USB typu C to na starcie plus za unifikację kabli. Jednak w tym przypadku poza skupieniem się na tym, co zostało zawarte w opakowaniu, warto się także skupić na tym, czego tam nie znajdziemy. A dokładniej chodzi mi o dongla Bluetooth. Czyli wiecie, ten taki mały moduł, który się wpina w USB, żeby klawiatura sama się z komputerem połączyła. A to oznacza, że jeśli będziecie chcieli korzystać z tej klawiatury bezprzewodowo, o co no, chyba w niej chodzi, to będziecie musieli albo korzystać, nie wiem, z laptopa czy telefonu, co zresztą działa, albo będziecie musieli się zaopatrzyć samodzielnie w tak owy moduł. Pamiętam jak kiedyś, jeszcze przed moją pierwszą przeprowadzką, kiedy zmieniałem obudowę komputera, wrzuciłem na Facebooka takie zdjęcie, pod którym dostałem wymowny komentarz. I teraz po latach, kiedy przyszło mi testować klawiaturę właśnie w formacie 60%, przypomniałem sobie o tej sytuacji, że hej, w sumie to byłoby idealne rozwiązanie tamtego problemu braku miejsca na biurku. I teraz muszę wtrącić, obudowa nie mogła stać pod biurkiem, bo tam była taka belka i po prostu no nie dało się jej tam wcisnąć. W zasadzie cały czas miałem dużo obaw odnośnie takich klawiatur, przez co trochę nastawiałem się do nich, wiecie, niepozytywnie. Jednak już od samego startu, od początku, kiedy tylko zacząłem testować pierwszą w swoim życiu klawiaturę w formacie 60%, po prostu moje nastawienie zmieniło się o 180 stopni. Zacząłem zauważać te wszystkie sytuacje, w których używam klawiszy od F1 do F12 i numpada i tej sekcji po środku. A właściwie to jak często z nich nie korzystam. Chociaż muszę też przyznać, że brak strzałek akurat mocno dał mi się we znaki przy redagowaniu tekstu. I wiem, niby jest tutaj taka opcja, że wiecie, przytrzymam FNW na 3 sekundy i wtedy WSAD mi się przełączy na strzałki, a potem znowu 3 sekundy przytrzymam i się znowu przełączy na WSAD. No, przy redagowaniu tekstu niestety to nie przejdzie i w praktyce jest to niemożliwe. Zresztą, że jako klawiszy jest zaledwie 60%, praktycznie każdy z nich dostał jakąś dodatkową funkcję. I tutaj kolejne moje uwagi odnośnie samego, wiecie, formatu 60, a nie konkretnie tej klawiatury. No, to znaczy, kiedy na przykład klikam FN4, to w Counter-Strike'u bodajże jest zakup poprzedniego zestawu. No to powiedzmy oderwanie ręki od myszki, żeby kliknąć FN i znaleźć czwórkę. No powiem szczerze, dużo szybciej sobie wyklikać cały ten zestaw myszką. Także jak widzicie, pomimo tego, że wszystkie funkcje da się wyklikać, to nie ze wszystkich funkcji będziecie w stanie wygodnie skorzystać. Podobnie ma się sytuacja ze wcześniej wspomnianym FNW, gdzie te 3 sekundy oczekiwania tak naprawdę ubijają jakąkolwiek responsywność. Jeszcze z ostatnich rzeczy, do których używałem numpada, to ja przeważnie wśród tamtych klawiszy przypisywałem sobie jakieś skróty klawiaturowe, pokroju na przykład mutowania się na Discordzie. I to akurat była rzecz, do której najszybciej przywykłem, aby po prostu robić to z użyciem myszki. 60 od Genesis nie posiada regulacji kąta nachylenia, jednak ciężko jest mi to traktować jako wadę. Producent potrzebował gdzieś upchnąć po pierwsze akumulator, a po drugie, no wiecie, sam procesor, który będzie obsługiwał połączenie Bluetooth, sam moduł Bluetooth, przełączanie się, to wszystko, w związku z czym ta przychodzi od razu domyślnie w wysokim ułożeniu. Traktowałbym to po prostu jako rozwiązanie konstrukcyjne. Na spodzie znalazły się 4 ogumowane nóżki, które wraz z dość sporą masą tej klawiatury będą odpowiadały za to, żeby ta po prostu nie przemieszczała się po podkładzie, z czym sobie zresztą radzi całkiem dobrze. Dodatkowo na spodzie znalazł się przełącznik, dzięki któremu będziemy w stanie przełączyć się w tryb połączenia bezprzewodowego, no bo wiadomo, że mamy także możliwość działania po prostu po kablu. Zresztą USB typu C zostało umieszczone z lewej strony tylnej krawędzi. Chociaż szczerze mówiąc nie do końca rozumiem dlaczego, bo chyba wolałbym, żeby to było zatopione, jak wiecie, w SPC Gear, żeby mieć jeszcze dodatkowy punkt, w którym byłby przytrzymany kabel. Chociaż teraz tak sobie podłączyłem to i chyba rozumiem dlaczego. Chyba jednak to rozumiem. Bo kiedy jest na krawędzi, to bardzo łatwo zdać test utrzymania się na przewodzie, no bo powiedzmy w tej sytuacji dużo ciężej jest się kablowi wypiąć, niż gdyby po prostu zwisało ze środka tak. No to okej, dobra. Powiedzmy, że znalazłem jakieś wytłumaczenie tak na szybko. Switche zastosowane przez Genesis to czerwone gaterony aktywujące się po 2 mm nacisku o sile 45 gram. Jako, że te są na stale przylutowane do PCB, no to siłą rzeczy nie posiadają hot swapa, także nie będziecie sobie w stanie łatwo wymienić ich na żadne inne. I to jest dobry moment, żeby pomówić co nieco o hałasie, ponieważ słyszałem, że tak skonstruowane klawiatury powinny być trochę cichsze od klawiatur zbudowanych w postaci floatki, gdzie wiecie,
keycapy są bezpośrednio odsłonięte i ku mojemu zaskoczeniu, pomimo takiej budowy klawiatury, czerwone gaterony były głośniejsze niż czerwone switche w wydaniu Kyle, ale zresztą posłuchajcie. Można usłyszeć takie lekkie echo, pogłos, jednak mi nie przeszkadzało to w żadnym wypadku. Jeśli chodzi o stabilizatory, te również pracują, powiedzmy, adekwatnie. Wszystko działa jak należy. Przyznam szczerze, no pierwszy raz dane było mi korzystać z klawiatury na puddingach i nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to wygląda po prostu pięknie. Cała biała klawiatura w połączeniu z puddingami i dość mocnym RGB, ponieważ to przyznam jest naprawdę jasne w porównaniu do tego, jak potrafiły świecić inne klawiatury, prezentuje się naprawdę nieziemsko. I raczej każdy entuzjasta białego sprzętu będzie z nich zadowolony. Same keycapy zostały wykonane z PBT metodą double injection, co powinno zadbać o ich trwałość. Natomiast symbole prezentujące, wiecie, drugą funkcję każdego z klawiszy, została na nie po prostu naniesiona i mam pewne obawy, że może się po prostu po czasie wycierać. Aplikacja, którą producent dołącza nam do tej klawiatury, o dziwo nie chciała mi jej wykrywać, kiedy połączyłem się przez Bluetooth. Dopiero w momencie, kiedy kablowo podłączyłem klawiaturę do komputera, ta bez problemu ją rozpoznała. I tutaj moje zaskoczenie, bo trochę nie rozumiem, dlaczego jest osobna wersja oprogramowania do białej i do czarnej klawiatury? A najlepsze, czemu one zajmują różne ilości miejsca na dysku? Czy one się różnią? O co chodzi? Ale dobra, w sumie to bez znaczenia. Dostajemy dostęp do wszystkich tych rzeczy, które da się wyklikać z poziomu klawiatury. Mówię tutaj o zarządzaniu podświetleniem, zarządzaniu makrami, chociażby możemy zablokować Alt-Taba, albo wiecie, ten klawisz Windowsa, WinKeya. No i do tego z funkcji wykraczających poza to, co sobie możemy wyklikać, możemy każdy przycisk dowolnie przeprogramować. Także co, aplikacja jest raczej uboga, ale wiecie, wszystkie podstawowe funkcje w zasadzie spełnia. Wydaje mi się, że grzechem byłoby nie omówienie tej klawiatury w zastosowaniu gamingowym, no bo chyba do tego ona została stworzona. Przede wszystkim na pokładzie znalazł się akumulator 3000 mAh, który powinien pozwolić nam na prowadzenie rozgrywki około, nie wiem, 16-17 godzin. No w praktyce wydaje mi się, że to jest takie bardziej 25-30. No szczerze mówiąc, ja za często tej klawiatury nie ładowałem, a korzystałem z niej naprawdę bardzo dużo i to przy włączonym RGB, chociaż przyznam też, że zdarzało mi się ją wyłączyć na noc, kiedy akurat szedłem spać, więc może to wpłynęło na nieco dłuższy czas mojego korzystania z tej klawiatury. Tak czy inaczej, kwestia ładowania tej klawiatury, no to jest sprawa, wiecie, podłączenia jej tak naprawdę raz w tygodniu. I oczywiście ten czas możecie sobie trochę wydłużyć, na przykład zmniejszając jasność lub totalnie wyłączając RGB, co raczej będziecie robić niechętnie, biorąc pod uwagę, jak prezentuje się ta klawiatura. Jeśli chodzi o opóźnienia, teoretycznie producent mówi nam, że jest tutaj 8 milisekund opóźnienia, ale powiem wam szczerze, grałem w CS-a, grałem w PUBG'a, grałem w Fortnite'a i nie odczułem w żadnym momencie żadnego opóźnienia, także na pewno jakieś jest, bo wiadomo, że te sygnały też muszą dotrzeć, muszą zostać odczytane, przetworzone, bla bla bla, ale generalnie tak z perspektywy gracza totalnie nie czuć żadnego opóźnienia i czy ja muszę o tym mówić? Jest 2022 rok, wydaje mi się, że my jako gracze jesteśmy już do tego po prostu przyzwyczajeni. Podsumowując ten materiał, nie wiem, czy ta klawiatura jest najlepszą klawiaturą za 300 zł. Jeśli znacie jakieś, które waszym zdaniem są lepsze, to oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do waszej dyspozycji i możecie dać mi o tym znać. Natomiast szczerze mówiąc, Genesis Tor 660 nie odstaje na w zasadzie żadnej płaszczyźnie w jakiś taki sposób, wiecie, żeby to było rażące. No to jest po prostu idealna klawiatura w swojej kategorii. I teraz, no właśnie, w swojej kategorii, czy ja bym jej używał, tak wiecie, długoterminowo, pomimo tego, że byłem w stanie zastąpić 60-ką swoje klawiatury, te powiedzmy pełnowymiarowe, no to mimo wszystko wolałbym mieć ten panel, wiecie, od F1 do F12 i numpada, właśnie po to, żeby móc tam przypisywać sobie skróty klawiaturowe. Także gdyby w ofercie Genesis pojawiła się taka klawiatura jak ta, ale pełnowymiarowa, to naprawdę dla mnie byłaby to już klawiatura idealna w tej półce cenowej. Także co, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Cześć!